Autorem projektu uchwały jest przewodniczący Legnickiej Rady Wacław Szetelnicki, który w uzasadnieniu napisał, że takie ulgi wprowadziło wiele polskich samorządów, w tym ostatnio Białystok czy Katowice. Tymczasem władze miasta zdążyły już zapewnić głównego organizatora, czyli diecezję legnicką, że pielgrzymi i wolontariusze zostaną zwolnieni z opłat za bilety. Wszyscy pielgrzymi będą zarejestrowani, będą zaopatrzeni w identyfikatory i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby w autobusach linii miejskich te identyfikatory upoważniały do bezpłatnych przejazdów. Prezydent może samodzielnie podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat autobusowych i nie potrzebuje do tego uchwały Rady. Przykładem może być rozpoczynające się jutro Święto Legnicy, którego uczestnicy również mają zapewniony bezpłatny dojazd na lotnisko, gdzie odbędą się 3-dniowe koncerty. Wracając do Światowych Dni Młodzieży, włodarza dziwi jednak inna kwestia. Traktowanie wyrywkowo jednego aspektu całego tego wydarzenia jest dla mnie po prostu, no, powiedziałbym, spłyceniem całego zagadnienia. My patrzymy na całe wydarzenie globalnie i do niego się przygotowujemy. Bo niewątpliwie Legnica będzie miejscem, do którego przyjadą turyści z różnych zakątków świata i trzeba im zabezpieczyć po prostu odpowiedni pobyt. Temat przejazdów autobusowych to tylko jeden z elementów skomplikowanego logistycznie przedsięwzięcia. Władze miasta przypominają, że w pierwszej kolejności muszą zapewnić pielgrzymom bezpieczny pobyt, w tym opiekę medyczną czy dostęp do sanitariów, a zwłaszcza w miejscach zgromadzeń. Takie miejsca będą dwa. Jedno to będzie przy kościele świętego Jacka, wtedy kiedy tam będą się odbywały uroczystości, a drugie w Parku Legnickim w Muszli, gdzie tam również będą się odbywały spotkania modlitewne połączone z występami artystycznymi, w które włączone jest Legnickie Centrum Kultury. Na dziś wiadomo, że od 17 do 25 lipca w Legnicy przebywać będzie minimum 600 zagranicznych pielgrzymów. Diecezja nie zna jeszcze liczby polskich wolontariuszy, którzy mają być zakwaterowani w 3 placówkach oświatowych, w tym w internacie Liceum Ukraińskiego.